Nieprzypadkowo młodzież gromadzi się wokół relikwii świętego Jana Bosko właśnie 16 sierpnia. To dzień jego urodzin. A jak urodziny, to i przyjęcie urodzinowe. A jak przyjęcie urodzinowe, to i wielkie przygotowania. Młodzież miała okazję pojednać się z Panem Bogiem, by dobrze przygotować się do świętowania. Jesteśmy dzisiaj tutaj, w tym przedziwnym miejscu, które żeśmy wybrali, aby doświadczyć Bożego miłosierdzia. Bo dla Pana Boga każde miejsce jest ważne i w każdym miejscu można Go spotkać, ilekroć jesteś otwarty na Jego działanie. On chce nas przez Księdza Bosko poprowadzić do nieba. I Ksiądz Bosko miał dwie recepty, które stosował i przypisywał swoim wychowankom, swoim chłopcom. Sakrament pokuty i Eucharystia. Podczas Eucharystii ksiądz inspektor Dariusz Bartocha zaprosił wszystkich do wysłuchania piosenki Biedni chłopcy. Ilustruje ona brak zrozumienia ówczesnego społeczeństwa wobec działalności Księdza Bosko. Przywołałem ten utwór w odpowiedzi na pytanie, dlaczego do nas przyjeżdża święty Jan Bosko. Przywołałem go, żebyśmy nie popełnili pewnego błędu w ciągu tych kilku dni, rozpamiętując jedynie przeszłość. Byśmy nie dostali zadyszki w zachwytach, byśmy nie udławili się peanami, ale spojrzeli na świętego Jana Bosko, takiego jakim był, jakim siebie widział, kiedy patrzył w lustro. To o nim mówią, że nie uczynił gestu, nie powiedział słowa, jeśli nie były one dla dobra młodzieży. Takiego go pamiętamy i myślę, taki do was przychodzi, z twarzą pełną dobroci, słodyczy, uśmiechu, ale przede wszystkim troski. Jest zwyczaj, że jak kogoś kochamy, obdarowujemy go kwiatkami. Ten zwyczaj był znany już księdzu Bosko. Zachęcał on młodych, aby codziennie rano robili postanowienia i te kwiatki ofiarowali Bogu przez ręce Maryi. Nie ma przyjęcia urodzinowego bez muzyki. Dlatego też wieczór uświetnił zespół Porozumienie, który zagrał koncert pod tytułem Spacer po linie.